co nam pani może o tym księdzu powiedzieć? No najlepszy ksiądz, jakiego miałam okazję poznać, udzielał nam ślubu z mężem. Można było z nim porozmawiać o wszystkim, a spowiedź z nim była jak rozmowa. Czyli ludzki ksiądz. Tak, ludzki ksiądz. No i ksiądz, który rozumiał wszystko. I dzielił ludzi, tak? Przyjmował każdego. Petardy księdza Kaczkowskiego. Początek hybrydy. Warszawa. Ubiegły rok. Anna Joachim Labuda, dyrektor hospicjum. I Kasia Skrzyńska. Dwie kobiety w moim życiu się pojawiły i zachęciły, zanęciły i spowodowały, że poprowadziłem koncert Petardy księdza Kaczkowskiego, bo jednego wieczoru w jednym miejscu pojawiło się mnóstwo fenomenalnych muzyków. Czy to był zespół Turbo, czy to była formacja RSC, czy to była Wanda Kwietniewska, czy Danusia Błażejczyk, czy Golden Life. Każdy z nich, artystów, miał bardzo wiele do powiedzenia i jak się okazało, ksiądz Kaczkowski na każdym z nich wywarł niesamowite wrażenie. Czasem inne, czasem zbieżne, czasem odmienne, ale to trzeba powiedzieć, że postać księdza niewiarygodnie emanuje do dziś. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Nagle słyszę dźwięk biły mechanicznej, co nie wiem. Myślę, że trzeba właśnie w Pucku, właśnie w Zatoce Puckiej opowiedzieć o tym, jak to się wszystko zaczęło w twoim życiu i w ogóle z petardami. Zaczęło się bardzo, wręcz prozaicznie. Znajoma poprosiła mnie o zorganizowanie koncertu w Hybrydach w 2016 roku. Później była przyjaźń z hospicjum i tak jakby zarażenie, że tak nazwę, księdzem Kaczkowskim, zarażeniem ludźmi z hospicjum, Anią Joachim Labudą, wszystkimi wolontariuszami, tymi ludźmi tak serdecznymi, tak pięknymi. I postanowiłam, że co, że jedziemy dalej, że nie ma co przestać. Poza tym sami muzycy występujący wtedy w Hybrydach stwierdzili, że oni chętnie wezmą drugi raz udział w takim koncercie, w takim przedsięwzięciu. A więc skoro już sami zainteresowani gdzieś tam proszą, chcą, żeby coś robić, no to co, to robimy. Jestem tu, długo jak skoszony kłos. Żyję tu, długo jak gasnący dźwięk. Ksiądz Kaczkowski był bardzo dobrym księdzem, po prostu pomagał innym ludziom, w ogóle taki był, jak można powiedzieć, jak inny po prostu. On się odróżniał od innych księży w ogóle. No, był taki po prostu, że na niego wszyscy byli dobrzy, nie? I w ogóle on był taki fajny, że nie dał po prostu się nie lubić. O, tak można inaczej powiedzieć. Jak zapałki płomyk, tak krótko trwam. Jak zapałki płomyk, tak życie. Petardy księdza Kaczkowskiego. Mieć taką petardę i obdarzyć taką petardą drugiego człowieka, wywrzeć na nim jak najlepsze emocje i tą empatię wyzwolić, która jest w każdym z nas, ale nie każdy potrafi z niej dobrze korzystać. To jest rzecz niezwykła. Dorosłe dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat. Wolontariuszki Puckiego hospicjum. Ola i Ania. Dziewczyny, co was skłoniło, żeby zostać wolontariuszkami? Jak to u was, jesteście tak młode, jak to u was się zaczęło? No, tak
Nie wiem, że no tak fajnie by było zostać wolontariuszem, pomagać innym ludziom, tak, no tak po prostu. Ania? U mnie zaczęło się to tak, że mamy w naszej szkole w Starzynie szkolne koło Caritas i też nasi nauczyciele są tutaj w hospicjum, biorą udział w akcjach i tak dalej. I ja brałam udział w akcji i spodobało mi się to, chcę pomagać ludziom i być takim wsparciem, pomocą dla nich i po prostu. Jak cudna idea, że nauczyciele potrafili was zaszczepić pomoc drugiemu człowiekowi. Czy wielu waszych kolegów jest wolontariuszami? No, dosyć dużo osób jest z naszej szkoły wolontariuszami i no. I lubią pomagać także, tak samo jak my i są wierzącymi osobami i też no po prostu dobre uczynki i miłość do drugiego człowieka. Ksiądz Jan Kaczkowski, bo gdzieś cały czas się poruszamy w kręgu księdza, tak? Puckie Hospicjum to ksiądz Kaczkowski również. Czy coś wam przekazał swoją osobowością? Ja jak spotkałam pierwszy raz księdza Jana Kaczkowskiego, świętej pamięci, zaczęło się to od akcji Żonkil. Jechałam z rodzicami na motocyklu i widziałam księdza, machał. Na motocyklu? Tak, i machał kwiatkami z wielkim uśmiechem, powiedział parę miłych słów i nas pobłogosławił i motocykle. Fantastycznie, jechałaś na motocyklu, ksiądz wam pomachał, czyli ksiądz był taki ludzki? No, wyluzowany człowiek, codzienny. Właśnie, wyluzowany człowiek, czyli był taki jak każdy z nas. Ja, ty, oni, prawda? Czy mój świat jest w kosmosie mroźny sam? Czy mi Bóg drugie życie zechce dać? Proszę powiedzieć o księdzu Kaczkowskim. No, ksiądz Jan na pewno jest duszą całego Pucka, bo już niestety nie żyje, odszedł od nas, ale cały czas jest z nami, serduszkiem i na pewno będziemy go dobrze wspominać cały czas. Ja wiem, że podobno bardzo blisko pani była księdza, w sensie jako wolontariusz, tam uczestniczyła też w pracach. Może nie aż bardzo blisko, ale faktycznie jako wolontariusz pomagaliśmy, mieliśmy fajną, zgraną ekipę i do tej pory na pewno jest. Ja już niestety wolontariuszem nie jestem. Ale wspieram jak mogę hospicjum, jeżeli chodzi o różne akcje i dobroczyństwo tam. Czyli jak rozumiem, miała pani przyjemność spotkać księdza, to jakim był człowiekiem z pani punktu widzenia? Ksiądz Jan na pewno był na pełnej petardzie człowiekiem. Był świetną osobą i przeżyliśmy trochę chwilę razem. Takich nawet poza kamerami, że tak powiem. Także to był wspaniały człowiek i fajny. Przede wszystkim śmieszny człowiek. Jak opowiadał nam na wszystkich żebrach, bo jeździliśmy wspólnie na żebry, po różnych miejscach, to był naprawdę, to nie był ksiądz, to był nasz przyjaciel. Dzień dobry pani. Chciałem panią zapytać o księdza Kaczkowskiego. Czy miała pani przyjemność go spotkać? Tak, miałam przyjemność go spotkać. Co w pani życiu zmieniło się dzięki temu, że znała pani księdza Kaczkowskiego? Czy była jakaś nauka, jakaś jego myśl, która jest pani dziś? Wiele myśli, to znaczy ja sięgam po nie na bieżąco. Po prostu wchodzę sobie tam i nieraz przypominam sobie, co do nas mówił, jak mówił. Był otwarty, zresztą bardzo go podziwiałam za to, że tak był otwarty na młodzież. Czym dla pani jest ta idea księdza petardy, żyć na pełnej petardzie? Podziwiałam go za taki hart, odwagę, to, że mimo swojej choroby pomagał jeszcze innym, był otwarty na tych ludzi. No to hospicjum nasze to przecież jest tylko właściwie, nie wiem jak to nazwać, ale wielką dumą. Właściwie takim jego zostawionym dla nas pomnikiem, tak? To nie my, tylko on to nam tutaj przygotował. Zawsze kiedy jesteś sam, każdy chyba zna ten stan. Kiedy nic ci nie wychodzi, kiedy myśląc ciągle błądzisz.
masz już dość. I tak to się zaczęło i myślę, że tak to po prostu będzie trwało. Myślę, że jest fajna petarda. No, w pewnym sensie było tak troszeczkę łatwiej, że był ten koncert w hybrydach, więc Proxima jakby poszła tak na petardzie, ale czy łatwo jest zebrać tylu muzyków w jednym miejscu i to jest jedna data? Bardzo trudno, bo faktycznie data była kilkakrotnie ustalana, zbierana, bo chcieliśmy, żeby jak najwięcej muzyków, którzy nagrali utwór Jak płomyk zapałki, wzięło udział w tym koncercie. Wiele mediów odnotowało fakt, że tylu muzyków na jednej scenie. To było takim ewenementem. A jak było projektem koncertowym i piosenką? Najpierw była koncepcja koncertu, czy najpierw piosenka? Najpierw koncert, bo to w ogóle miał być mały koncert, proporcjonalnie podobny do tego z zeszłego roku, czyli po prostu robimy koncert, zbieramy na koncercie pieniążki, bo to była istota tego przedsięwzięcia. A tak jakby no gdzieś w szaleństwie osób, które gdzieś dookoła tego projektu są, zrodziła się myśl, idźmy dalej, tak? Więc ja gdzieś tam wystrzeliłam, no to może do Adama Wolskiego z zespołu Golden Life. Adaś, to może piosenka, więc może napiszemy, zrobimy. Adaś fantastyczną myśl poddał, to może zróbmy właśnie Jak płomyk zapałki autorstwa Bogdan Lebl i Javor, czyli Krzysztof Jaworski. Piosenka fantastyczna, więc absolutnie tutaj się zgodziłam i... Za szybko to, bez ostrzeżenia, dzieje się. Kto zbudzi mnie, posadzi drzewo, by mogło żyć, choć jestem nim. Pozdrawiamy o księdzu Kaczkowskim. Co może pani powiedzieć? No, mój prezes, jakby nie było. No, cudownie go wspominać, szkoda, że go nie ma wśród nas, ale teraz przynajmniej kontynuujemy jego dzieło, mamy jakiś cel i dążymy do tego, żeby było dobrze. A co najbardziej utkwiło pani w głowie, jakim zachowaniem, jakim słowem wywarło takie wrażenie, które jest teraz cały czas? Czego ksiądz nauczył? Coś, co powoduje, że o nim ciągle pamiętam, to jest to, że wkurzał mnie potwornie tym, że nie lubią moich obcasów. Dobre. I do tej pory, jak tylko idę przez hospicjum, stukam obcasami, to pamiętam o nim i bardzo mnie to wtedy denerwowało, no bo jednak staramy się wyglądać godnie i te obcasy dodają nam trochę tej godności i tak trochę przeszkadzało, że na nas krzyczy. Sylwia, uczestniczyłaś w koncercie warszawskim Petardy księdza Kaczkowskiego. Warto organizować, warto robić takie przedsięwzięcia? Oczywiście, że warto. Wszystko, co robimy, to robimy dla hospicjum i wszystkie pomysły i osoby, które są zaangażowane w te sprawy, bo bez was, bez ciebie, bez wszystkich osób, które się zaangażowały w organizację, nie dalibyśmy rady. Żeby móc funkcjonować, musimy jednak jakieś pieniążki zbierać, a takie koncerty nam pomagają i przede wszystkim też pozwalają na to, żeby ludzie o nas słyszeli, żeby wiedzieli, czym się zajmujemy, jaką ofertę mamy, w czym możemy ludziom pomóc. Tak, to jest fantastyczna rzecz, jak ten człowiek faktycznie gdzieś tam, przecież ja nie znałam, Adam nie znał, a gdzieś to się kręci, ta mistyka jego, tak? Czyli musiał tak. Być niezwykły charakter, niezwykła potrafił, osobowość. Potrafił do siebie przyciągać, prawda? Ludzi, tak jak najbardziej. Ja i mimo, że go nie ma, to wciąż przyciąga i to wciąż. Jego słowo, jego książki ciągle się gdzieś przewijają, ciągle ktoś wspomina. No, wspaniałych dużo zdań można wyciągnąć z jego książek, które mogą być mottem dla wielu ludzi na życie. Krawędzi nocy i dnia, nim ucichnie cały zgiełk. Tyle bardzo ważnych spraw znów rozpływa się we mgle. Na krawędzi nocy i dnia, proszę nie mów, kim jest kto. Pośród wyobrażeń zjaw pragnę ciepła twoich rąk. Czy miała pani przyjemność spotkać księdza Kaczkowskiego? Tak, bardzo fajny facet był. Wspaniały człowiek, wspaniały. Tak. Prawda? Tak. Nie liczyło się dla niego,
kto jest skąd, kto jest kim. Nie, nieważne, i kto jakiego nawet wyznania jest. Dla niego było obojętne. Ważne, że był człowiekiem i że naprawdę był człowiekiem takim obiektywnym. O, tak. Bardzo dobry kapłan, jako człowiek, otwarty dla wszystkich. Bardzo pomocny, także miłe wspomnienia są o księdzu. Właśnie. Czym dla pana jest życie na petardzie? Jak pan to rozumie? Na maksa. Na maksa dawać siebie wszystko to, co jest najlepsze w środku, w człowieku. Widzieć drugiego człowieka, widzieć dobro, które jest wokół nas. Życie to teatr, gdzie los włada każdym aktem, gdzie kwestie kończy czasem śmierć, gdzie włazem. Kiedy mu ta myśl o tym, żeby zostać kapłanem, zakiełkowała w głowie? Kto pomógł? No to tam to trwało, to oczywiście był jakiś proces. On to opisywał dosyć szczegółowo w tych swoich książeczkach. No w czasie szkoły, już liceum, w czasie jakiejś jego balangi w Toruniu chyba to się było, odbywało, gdzie tam szukał. Obróćmy się, żebyśmy się wysadzili. Szukał jakiegoś cichego kąta i znalazł kościół, w którym był ksiądz, który właśnie go namówił na spowiedź. No i tak się zaczęło. Fajnie się zaczęło, bo pan powiedział, zaczęło się od balangi, prawda? I nawiązując do petardy. Tak, tak. I nawiązując właśnie do tej petardy, czyli gdzieś faktycznie zaczęło się od tej petardy. No tak, prawda? Tak. To była ich jakaś szkolna taka petarda, gdzie ich wywieźli do Torunia i oni tam sobie pobalangowali trochę. No i później na tym leciutkim kacyku Jan tam szukał chwili spokoju. No. My cały czas nawiązujemy do tych petard, czyli do tego, co właśnie ksiądz Jan tak bardzo popularyzował, to życie na pełnej petardzie. I faktycznie w projekcie petardy księdza Kaczkowskiego gdzieś doszukujemy się właśnie tych petard, czyli tak jakby chcemy być wszyscy petardami księdza i w jakiś sposób fajnie czynić jakieś dobro tymi petardami. Czy to ma sens, myśli pan? No chyba tak, to jego właśnie było takie działanie. No szczególnie to się zwielokrotniło w momencie, kiedy już wiedział, że mu coraz mniej czasu zostaje oczywiście. I wtedy ten jakby przyspieszył ten całe swoje petardowanie. No ale całe jego życie polegało na tym, że właśnie chciał coś robić dla innych. No. No właśnie, ja w materiale wcześniej opowiadałem o empatii, o tym, że trzeba pomagać drugiemu człowiekowi, że ten drugi człowiek czeka na tą pomoc. Czasami my sami nie wiemy, jak to zrobić, a on jest gotów, prawda, żeby przyjąć ją. Jak to było u księdza, bo hospicjum i ta chęć pomagania, jak doszedł do tego, żeby, jak tak myśl zakiełkowała i urodziła się finalnie, żeby to było właśnie hospicjum, żeby w ten sposób pomóc ludziom, pomagać? No on był przez jakiś czas kapelanem szpitalnym w Pucku. No i tam zobaczył, że właśnie ci ludzie terminalnie chorzy przede wszystkim są tak jakby zostawieni zupełnie sobie, sami sobie. Już szpital się nimi nie zajmował, no by byli terminalnie. I nie było nikogo, kto by jakoś ich mógł zagospodarować, czy opiekować się nimi. Oni byli skazani albo iść do domu, kiedy nie zawsze mieli dobre warunki do tego, żeby w tym domu być. No albo nie robić nic po prostu. No i wtedy to się urodziło u niego, ta kwestia, ten pomysł zrobienia hospicjum puckiego. Wie pan, tak sobie myślę, bo teraz pan powiedział, faktycznie nikt się nimi nie zajmował, a ksiądz cały czas mówił, że w hospicjum musi trwać życie, musi być pokazywane życie. Hospicjum musi żyć, a nie umierać. W szpitalach ludzie tak są zostawieni faktycznie na umieranie. W hospicjum, jak chociażby dzisiaj widzieliśmy na koncercie Elvisa, jest życie. No tak, tak, takie było jego założenie i ci jego podopieczni właśnie hospicyjni, żyli tak, znaczy żyli, no byli chorzy oczywiście, ale robili to, na co mają rzeczywiście ochotę, no jedli to, co chcą, sprowadzali tam swoje ulubione zwierzęta, no czuli się tam rzeczywiście, mam wrażenie, dobrze, tym bardziej, że no nie tylko ci ludzie z hospicjum interesowali Jana, tak jak jeździłem z nim samochodem później jako kierowca, to często odbieraliśmy, to on miał głośno mówiący ten
telefon cały i co jakiś czas się zgłaszali ludzie, którzy mu dziękowali, tak? Wie pan, myślę, że petardy księdza Kaczkowskiego, czyli ten projekt, który tutaj wszyscy realizujemy, jest też właśnie takim podziękowaniem chyba, czyli tak jakby, proszę zauważyć, że to podziękowanie jest, kręci się, tak? Syn dziękował, a my wszyscy chyba też dziękujemy za jego postawę i za to, co jakim był autorytetem dla wielu. Chociażby dzisiaj dla dwóch dziewczynek, z którymi rozmawialiśmy, dwóch nastoletnich wolontariuszek. To jest piękne, cudne, co? Mieć syna, który po prostu tak pobudza chociażby tak młode osoby do pomocy. Tak, to jest rzecz, która mnie w nim, właśnie jedna z rzeczy, która mnie w nim zadziwiła, bo nie spodziewałem się tego jego takiego daru w tym kierunku. No i serdecznie Państwu dziękuję, że kontynuujecie to jego dzieło, czyli jego pamięć, to mnie przede wszystkim na tym zależy, żeby jego pamięć przetrwała jak najdłużej. Dobre wartości zawsze trzeba wspierać. No, dziękuję bardzo. My również. Dziękujemy. Czy zdążysz mnie pożegnać, gdy ruszę drogą swoją noc? Czy zdążę cię w ramiona wziąć? Czy zdążysz mnie zatrzymać, zanim swój świt Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to our world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world.